Stop ham! O, k***wa, jeden dzień temu. Ja jechałem dwa dni temu do tego, do Rzeszowa. Ciekawe, czy będziemy. Zobaczmy, co się dzieje na polskich drogach. Okej, wyciągałem wyprzedzanie ciągnika. Nie sprawdzenie, czy pas jest możliwy do wyprzedzania. No i prawie czołówka. Nie no, k***wa, nie jest źle, no nie jest źle. Prędkość nie była zabójcza, jest okej. To jest idiota. Tylko czy on się ratował, bo by w***ał w niego, no ale to mógłby awaryjnym, nie no, no nie no, to już jest idiota po prostu. Bo nawet jeżeli by zap***lał i by nie wyrobił na hamulcach, to mógł awaryjnym, a nie się w***ać w auta. No nie no, to już teraz widzę, że to jest idiota, no to jest idiota no. Taka Klaudia, która z nami pracowała i ta kierowniczka, my byliśmy we trójkę. I ta Klaudia kłóciła się o swoje. Po prostu, żeby... Wymuszenie pierwszeństwa, klasik. Start recording emergency video. Ktoś mu skręci w lewo pewnie. Tu mu przejedzie z tego pasa, a nie, tamten wyjedzie. Dzięki, że mnie ostatnio puściłeś na dwupasmówce. Serio cię puściłem? No bo ja jeżdżę kulturalnie. Ja puszczam dużo ludzi. Mi się nie spieszy nigdzie. Ostatnio też wracałem ze spaceru z psem i jechałem normalnie główną drogą i widziałem, że gość se wyjeżdżał tyłem, się rozglądał, zatrzymałem się, wyjechał se, pojechał se, ja se pojechałem. Mi się nigdzie nie spieszy. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Uuu! Tu by było ciekawie, no. Tu by był ładny Rocket League. Siada p***a tam. Czego on p***a jedzie do prawego pasa? A, dobra, może jechać, może. Myślałem, że są dwa lewoskręty. Myślałem, że dwa pasy lewoskrętne są. Teraz zauważyłem, że jest jeden znak. A ten, co jechał prosto, chciał skręcić w lewo. A nie mógł, bo miał ten. Okej. Zwracam honor. Myślałem, że są po prostu dwa pasy w lewo. To Kraków chyba. A nie. Szczerze nie, to faja. Czy jest? Zobaczymy po stopchamie. No ja nie kumam, no i dla mnie to są najgorsi kierowcy. Ja p***le. Dla mnie to są najgorsi kierowcy. Czego on widzi, że wyjeżdża? Patrzcie, ile on do niego ma. Zamiast się zatrzymać i go po prostu wypuścić i se pojechać, to zap***la specjalnie i daje po końcach do hebla. To nie baba. To chłop kieruje, a baba chyba siedzi i mówi. No to typowy jakiś nerwus debil, no. Dla mnie. Patrzcie, gdzie to widać. Tu, już sobie zwolnić i wpuścić chłopa. Nie, k***a, trzeba dodać gazu i trzeba z***ć tak po heblach, żeby k***a wszystkie k***a kasety z bagażnika k***a latały i żeby szybę najlepiej k***a coś wybiło. Bo Polo k***a jedzie z kamerą za 300 zł i on musi mieć k***a nagranie na StopHama, że on miał taką sytuację. S***i syny. Typie, ja p***le. No, chciałbym to posłuchać. Chciałeś kluczkę zrobić? Nie, dlatego hamowałem. Nie? Jak nie było widać. Jak byłbym ch***em, to bym przy***** ten przód. To zrobić. No i miałby pan problem, mam wideorejestrator. Ja p***le, wideorejestrator! Nie, tylko nie to, przepraszam. Nie kułam czegoś takiego. A to debil akurat. Z kijanki. Bo nawet jeżeli on by dał kierunek, to po pierwsze mógł go wpuścić, ale no on nie miał tu miejsca. A jak już chciał się tu wepchnąć, to miał taką odległość tutaj do tira, że mógł jeszcze zbutować go i dopiero sobie wjechać. A tu, no, pan niebieski, totalny debil. O to ja go bym schamował. Normalnie bym zajechał mu przed machę i bym go schamował do zera. Za takie coś. Oczywiście w państwie, w którym prawo by pozwalało
schamować takiego użytkownika, bo w Polsce bym nigdy w życiu tego nie zrobił, ponieważ jest to schamowanie kogoś jest jeszcze bardziej nieodpowiedzialne niż taka próba wepchnięcia się. Tak szczerze, nitro to faja. No, tu błąd. Tu błąd według mnie. Czy tu pan kierujący się dobrze zachował, bo dobrze zareagował? No, widział, że cofa. Jakby se chciał, to mógłby se go puścić, ale nie musiał go puszczać. A pan, który cofał, miał na tyle widok, przez to, że nie ma tutaj ogrodzeń, czy w lewą stronę, czy w prawą stronę, że mógł zauważyć, że nadjeżdża auto i wycofując, on powinien zachować szczególną ostrożność. Także bardzo, bardzo źle pan z busa się zachował. Ale tu dobra reakcja. Ominięcie niebezpieczeństwa. Tu jakiś chyba ciągnik siodłowy. Wjeżdża. Łeee! Drifterzy! Szeliga jak poszedł M2, człowieku, Machar 650! Syn, ale poszedł, Shelly, tributo, tributo. O, ale się zapatrzył. To jest Empiona chyba w ogóle. Bo ma te. Ma cztery rury wydechowe. A tylko M5 mają cztery rury. Bo chyba M550 nie mają. Ale się zapatrzył. To są adepty, to od, jakbym był autem z nadprzeciwka na tego tirowca, jakbym był z autem z nadprzeciwka i jechałbym na przykład nawet sam albo z Agatą i psem i musiałbym zrobić to co auto to po lewej, on zjechał w niego, nawróciłbym na takiej p***ie, żeby inokusz szedł i bym, oj, nawet nie chcę mówić co by się działo. Badawca się prawie wjechał pod koła. No, nie, to ten z Audi głupio. Myślał, że szybko zdąży, ale no, wymusił. Wymusił, głupio ten z Audi. Ale idzie tym tirem. Wyjedzie, no to jest kretyn. O, dobra kamerka. Chyba od Tuszola ze streama. No jeszcze jak ten taksiarz się przyprął, to ja w to nie uwierzę. Jeżeli ten taksiarz by słowo powiedział do tego kierowcy, który jechał, to w to nie uwierzę. Choć prawda boli mnie. Prawoskręt z zatrzymaniem, sprawdzeniem, czy na pewno nikt nie jedzie i masz ci, babo, k***a, placek. Prawe auto wyjedzie, a nie, lewe. Czy ja bym został instruktorem jazdy? Jak ja bym był człowieku instruktorem jazdy, to by byłby taki dym, że ja nie mogę, bo ja nie rozumiem, jak ktoś po kilku razach nie jest w stanie czegoś zakumać, nie? Nie rozumiem, na przykład jak ludzie powtarzają 100 razy ten sam błąd i na przykład nie mogę. No dobra, ja w smołka wszedłem 100 razy i ginąłem 100 razy, ale na drodze nie ma p***a. Afera dym, piorun siarczysty by był. Dym, szarpanie normalnie, by przychodzili do mnie ludzie na naukę jazdy, ja bym szarpał ich normalnie w tym aucie. Nie ma szans. Szeliga Drifter wpłacił 5 zł. Dzięki Szeliga Drifter za piątkę. To ten ksiądz z kabaretu. Kraków, autobusy krakowskie. Ty, debil. To debil. To jest debil. Takie coś p***ać. No takiego czegoś jak żyję 27 lat na tym świecie, to takiego czegoś nie widziałem. Jeszcze w ogóle gdzie on zaczął nawracać. To jest w ogóle hit, patrzcie gdzie on zaczyna nawracać. Zamiast już, jakby nawet chciał zawrócić, już za pasami od razu albo i przed pasami wjechać na lewą stronę i zacząć kręcić kurwa ten, to gdzie on w ogóle tą nawrotkę zaczął robić? To debil. Debil. I pojechał. I w siebie czy nie?
Tak szczerze, Ginol to faja. Oj! Eta Kaukas. No tutaj niedogadanie się, to akurat jeszcze jest dla mnie do zrozumienia sytuacja, bo tutaj auto zjechało w prawo, więc prawdopodobnie prawy pas był wolny. Kierowca taksówki teraz patrzył, widział, że jest wolny pas i po tym aucie, które przejedzie przed nim, może się włączyć do ruchu. A kierujący też nagle zmienił pas i po prostu się prawie spotkali w złym momencie, ale mimo wszystko się chyba się... A, pisnęli się. No to nieźle. No jak co ja pierdolę? No na pewno tak było. Czy to by widać, chyba. Patrz, słuchaj mnie. Patrz, auto tutaj skręca w prawo. Więc tu już się robi miejsce na wjazd. Jest dwupasmówka. Taksiarz patrzy się w lewo, ten wyjeżdżający tu z prawej strony i widzi, że tu ma wolne miejsce, oto całe. Więc stwierdził, że jak przejedzie to auto, to on rusza. Więc ruszył. Ale w tym momencie też nie zauważył, że to auto zaczyna zmieniać pas na prawy i że jednak pas nie będzie wolny. I tyle. Zhamował go do zera. A nie, on hamuje? Nie, nie hamował. A, to ludzie idą. Myślałem, że go hamuje. Bo bez you, gimme can go free and free, all just me, four and four. Okay, new vice of boyfriend, me hit me in the hotel room. No panie kolego, na pasach cofać. Po jakim ja śpiewam? Ja po swoim języku śpiewam. Oj, czuję, że zaraz chyba limona wyjedzie z prawej strony. 200 na buciku. A nie. Co tu w domu nagrywa? Jadąc autem? Ma lordozę? Dlaczego ten wyprzedzał tam prawym? No kolego, już ci tłumaczę sytuację, patrz. Chłopaki wyprzedzają tira. Auto, które zajmuje lewy pas, jedzie z prędkością, którą się skleja. Kolega, który wyprzedził tira, ma cały prawy wolny pas, ale postanawia, że będzie se dalej jechał lewym. Więc kolega, który nagrywa wideo, wkurzył się, bo ten nie potrafił zjechać, więc zajechał na prawy, żeby go bujnąć. A ten sobie nagle przypomniał, że jest prawy pas. Tak to wygląda. Dokładnie, k***a widzowie, lewy pas to nie kółko różańcowe. Tu się k***a za p***lanie się stoi. Ta wariat. Ja zaraz jakiego dołzika se k***a p***emy i se chyba zaraz tego fake taxi normalnie na BM-kę z tyłu powiesimy i wal śmiało k***a auto teściowej. Pozdro dla ciebie. Ja to się k***a zimy nie mogę doczekać, jak pierwszy śnieg spadnie k***a i se bąki k***a pokręcę coś ten k***a. Diesel musi dymić. Ale idzie szatan! No. Ja. Ale dobre, bardzo mądre zachowanie kolegi nagrywającego. Spojrzenie w lusterko przed skrętem, bo dużo osób, nawet w takiej sytuacji, jak widzimy w lewym górnym rogu, prawdopodobnie dając kierunek od razu by skręciło. A kolega rzeczywiście popatrzył w lewe lusterko, czy nie jest w żaden sposób wyprzedzany. No i uniknął, wydaje mi się, że katastrofy, a nawet bym powiedział, wypadku śmiertelnego, bo raczej taki wypadek by się wydarzył. Jeżeli tutaj kolega by już skręcał, o tu, no, wydaje mi się, że i kierowca jednego i drugiego auta by nie było raczej co zbierać. A no, ja p***olę. O, Tarnobrzeg, moje miasto, to jest Tarnobrzeg, widzowie. Ja p***olę. Tamto, to jest Tarnobrzeg. Tutaj macie Neonet, a tu jest Lidl i tutaj jak jest Lidl po prawej, to od razu jest moja szkoła, co ja chodziłem, liceum.
O, no i to mi się podoba i to jest tak dobrze, króciutko tam. Tam nie ma dyskusji k***a na pasach. Pilna czepów ten znak. Co oni robią? Może komunik, może ten, może sygnały się wyświetlne. Może się zepsuły te. Później 6 minut autobus. Wiem, że miał zielone, wiem, że miał zielone. Działem. No co ty k***a robisz? O, znowu Tarnobrzeg. UFO takie, to tak zwane UFO tarnobrzeskie. W lewo siedzi na Wisłostradę. No to jest takie skrzyżowanie, tutaj kiedyś na tym skrzyżowaniu widzowie ginęła córka mojej pani dyrektor z podstawówki. To był taki tragiczny tam wypadek. To jest niebezpieczne bardzo takie skrzyżowanie. I tu chyba tu na tych pasach naprzeciwko co są, to w nią tak auto wyszło, z chłopakiem szła czy coś i tak w nich auto wyszło, że no nie było co grać. O, nieoznakowane psy. RTA? Nieoznakowane psy? No i co by ci się stało, jakbyś go k***a wpuścił, jak chłopie jedziesz 10 na godzinę? Było widać, że on ci się i tak wepcha, bo od razu jak wjechał na ten pas, to tu już dał hamulec. Więc było wiadomo, że będzie chciał wrócić na ten pas. I co by ci się k***a stało, jakbyś go wpuścił? Co byś... No nie dał kierunkowskazu, ale to też trzeba patrzeć na inne światła. Widzowie, według mnie w jeździe samochodem zawsze wszystko polega na tym, żeby starać się przewidzieć najgłupszy ruch kierowcy, który jedzie przed tobą, za tobą i tak dalej. Nawet jeżeli nie dał tego kierunku, to można już było wywnioskować po samym hamulcu, że on będzie chciał coś odpuścić. Więc lepiej od niego zachować bezpieczną odległość, tak żeby w żaden sposób nie mieć możliwości, żeby on się z tobą styknął. Ja na przykład jak jadę zawsze autostradą i ja jadę lewym pasem i widzę po prawej stronie auta, to nawet jeżeli widzę auto bez kierunku i auto, które zbliża się już do środka pasa, bo dużo ludzi jeździ bez kierunków i nie wbijają kierunków, to już mam nogę na hamulcu, że jak on mi się wpuści na ten pas, to żebym już ja mógł zareagować. Tutaj już widać po tym, nie dał kierunku, to prawda, ale też już go mógł wpuścić. No ale i dobrze, no zareagował, tak, zareagował. Ale no nie kumam, bo takie już podjeżdżania pod dupę. No tego już na przykład nie rozumiem. Pan z BMW się źle zachował, pan z BMW źle się zachował, ale mimo wszystko trzeba zawsze przewidywać najgłupsze możliwe ruchy innych kierowców na ulicy, bo nieraz ktoś nie wbije kierunka, nie wbije ten, a pamiętajcie, że najważniejsze jest wasze zdrowie. On tam konia podwalać, o co chodzi? Bandura chyba nagrywał to. U! Masz, babo, placek. I wymachiwanie łapami, że chłop nie zachował bezpiecznej odległości, się komuś w dupę. No to debil, to jest debil, to już trzeba być debilem. Na zakręcie wyprzedzać, jeszcze tak zapalać, to już trzeba być niedotlenienie mózgowe. Była Skoda, przecież nie BMW. Pojazd uprzywilejowany wyjeżdża. Kolega się zatrzymuje. Ma też światło. I ktoś tu przejedzie pewnie.
Co ja tak samo pewnie robię? Z czym robię tak samo? To jest dla rowerów droga. Ona nie pani Maju. Przecież. To co ty jej mówisz? Co tam się dzieje? Za cyrki tam są grane. O! Ty! Ja myślałem, że to chodzi o tamtych z przodu. No tego to, żebym się nie spodziewał. Weź przewidź takie coś, że chłop ci dupą wyjdzie. Ej, a wy na przykład widzicie, jak ja jak na przykład jadę i mam streama z trasy, wy widzicie, jak na przykład kieruję i ile razy ja na przykład napierdalam oczami? Że na przykład patrzysz cały czas w lusterka, w górne, w ten, w boki. Widzicie to? Bo mi się wydaje, że ja tak no właśnie napierdalam. Bo właśnie no ja zawsze... Bo, no dobra, no ja zdarzy mi się jechać szybko, no, ale właśnie zawsze... No wiecie, jestem taki, wiecie, wszystko widzę, co się dzieje. Każdy tak robi, no właśnie tak nie robią ludzie, właśnie dlatego się zapytałem, bo nie wiem, jakim trzeba być debilem, żeby cofać i nie popatrzeć w lusterka, czy coś za tobą stoi, widząc, że jest korek. I wypierdolisz kogoś, kumasz? O, właśnie tego nie rozumiem. Dlatego powiedziałem tą sytuację. Nieraz ludzie nie patrzą w lusterka, ile razy ludzie na przykład nie patrzą w lusterka, skręcają w lewo, nie patrzą, czy ktoś ich wyprzedza, właśnie o to chodzi. Co byś zrobił, jakby mi tak zrobił? No co bym zrobił, spisałbym ubezpieczenie, i co, i... się rozjechał do domu, no. I bym powiedział, żeby się nauczył patrzeć w lusterka, no. Jak tutaj miałem zareagować? Jak bym miał zareagować? Napierdalasz tak oczami, bo jak się nawciągasz, to odpierdala. X-Wild! No i to jest wiadomość, która właśnie zasługuje na perma, także pozdrawiam cię! To było mocne, ale dał, ty, do wiwatu. No pojadę ją chyba... Nie ma interesu, nie ma woli politycznej, nie ma... Pojadę ją chyba... Nawet od ruchu przeciętnego Białorusina. O! Jest bardzo zastraszony tym, co się działo w ciągu ostatnich ponad 3 lat. Panowie na P jadą. Prezydent tu naprawdę jest, wydałem, że Białorusin. O, Rzeszów. Ej, jak można wstawić takie nagranie do neta, gdzie ty... A jeszcze kierujesz, jest przystanek autobusowy, jest teren zabudowany, on już stoi na kierunku, więc autobus ma pierwszeństwo. I chłop jeszcze trąbi, ty! To debil, to są debile, ja tego nie kumam. I on jeszcze trąbi na tego autobusiarza biednego. My akurat buspasem mógł jechać w Rzeszowie, bo w Rzeszowie jest chyba taki buspas, tylko nie pamiętam, czy to tutaj też jest, że jest 1 plus 2. Nie wiadomo, ile miał osób w aucie. Że kierowca plus chyba dwie osoby w aucie możesz jechać buspasem. Ale chodzi mi o fakt tego, że on to jeszcze stawia do neta. Gdzie, patrzcie, gdzie on miał kierunek. On tu już miał. Pa. On już tu miał kierunek. Ja powiem wam tak szczerze, nitro to faja.